Kamiennogórska Młodzież zdobyła pierwsze miejsce w turnieju piłki plażowej, który odbył się w niemieckim mieście Bitterfeld. Gimnazjaliści podczas turnieju pokonali m.in. zawodników z Rosji oraz Niemiec. Nasza młodzież zdobyła pierwsze miejsce w turnieju piłki plażowej, zdobyła okazały puchar, z czego bardzo się cieszymy. I to jest puchar przechodni, następne takie zawody będą za rok. Za rok te zawody mają się odbyć i ta kolonia mają się odbyć w Dzierżyńsku. To jest miasto partnerskie, rosyjskie miasto partnerskie Bitterfeld. My również otrzymaliśmy zaproszenie już dzisiaj od mera Dzierżyńska, abyśmy uczestniczyli w tej kolonii. Jednak nie tylko piłkarze stanęli do międzynarodowej rywalizacji. Wzajemnym współzawodnictwem są zainteresowani również niemieccy pływacy. Strona niemiecka również złożyła nam propozycję współpracy czy współzawodnictwa pływackiego. U nas bardzo dobrze ta dziedzina sportu nam się rozwija. Mamy już własną ligę, szereg naszej młodzieży utalentowanej ma okazję się wykazać na różnego rodzaju zawodach. I myślę, że propozycja Niemców jest bardzo interesująca. Chętnie się tym zajmiemy i będziemy to wspólnie robić. Być może to właśnie sport przyczyni się do odnowienia i poprawienia stosunków z partnerskimi miastami poza granicami kraju. W chwili obecnej Niemcy są zainteresowani współpracą gospodarczą. Przez wiele lat nie udawało się na ten temat nam specjalnie dużo rozmawiać. Jakby tutaj takie miałem odczucie, że nie do końca byliśmy poważnie traktowani. W tej chwili zauważyłem dużą zmianę. Strona niemiecka chce rozmawiać o współpracy gospodarczej. Na czym ona miałaby polegać? To jest wszystko przed nami. To będziemy musieli wypracować. Niemniej chcą na tej bazie. Myśmy już oferty nasze gospodarcze tam skierowali. Tu zwłaszcza mocno promujemy nasze zakłady Dofamatis, nasz prężny zakład, który na tym rynku mógłby rzeczywiście się odnaleźć. Stąd w delegacji był prezes tych zakładów, tej firmy. I tutaj będziemy próbowali ten temat dalej pociągnąć. Myślę, że to jest temat właśnie, to jest czas przyszłego roku. W związku z ociepleniem międzynarodowych kontaktów już za kilka tygodni po raz pierwszy w Kamiennej Górze będzie gościła burmistrz Bitterfeld, która zapozna się z ofertą turystyczną i gospodarczą naszego regionu. Pani burmistrz Bitterfeld będzie gościć w listopadzie w Kamiennej Górze i myślę, że wtedy będziemy uściślać, na czym miałyby te kontakty polegać. Mamy pewne propozycje, nad tym pracujemy. Gmina Bolków realizuje kilka ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji. W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków kolejne miejscowości zostaną wkrótce podpięte do gminnego kolektora ściekowego. Nie zapomniano również o mniejszych inwestycjach. No cóż, jeśli chodzi o tegoroczne inwestycje, jesteśmy w trakcie, bo wakacje rozpoczęto, kanalizacja, wodociągowanie świn, zakończymy na początku roku przyszłego. Druga kwestia, rewitalizacja kilku dróg, remonty dróg w Bolkowie głównie, ale również w Sadach oraz w Wierzchosławicach, prawie wszystkie z udziałem środków zewnętrznych, żeśmy na kilkaset ładnych tysięcy plus środki zewnętrzne wyremontowali. Wyremontowaliśmy kolejną świetlicę, tym razem w Płoninie, przy udziale środków unijnych. I jesteśmy dzisiaj już zaawansowani w projektach remontu Niecki Basenowej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. To jest realizacja przyszłoroczna. No i wiele takich działań doraźnych, takich jak remont przejścia podziemnego do Biedronki, jeśli chodzi na ulicę Sienkiewicza, jeśli chodzi o chodniki. Także było tego w tym roku bardzo dużo. Przepusty, dużo mostów remontowanych. Także być może dla niektórych to drobnica, ale wydatkowaliśmy na to również kilkadziesiąt tysięcy. Rok 2014 może być rokiem przełomowym dla oświaty w gminie Bolków. Wprawdzie rok szkolny 2012-2013 jest okresem, w którym do szkół gminnych poszło mniej uczniów. Jednak optymistyczne prognozy pozwoliły na utrzymanie zatrudnienia we wszystkich jednostkach oświatowych. Wszystkie szkoły gminne były przygotowane na pierwszy dzwonek. Tak się stało, że w tym roku nie było żadnych perturbacji personalnych z zapleczem nauczycielskim, tak to określę, przepraszam, ale tak to określę, czyli nie było zwolnień nauczycieli w naszych szkołach. Jest mniej uczniów, jak w każdej gminie, tutaj nowości nie przedstawię. Wszystkie szkoły pracują i wszystkie szkoły będą pracować do końca, myślę, że obecnej kadencji i następnych, bo decyzja padła, nie będziemy likwidować szkół, prawda, bo tak się składa, że dzisiaj mamy mniej, ale obliczyliśmy, że od roku 2014 będzie w tych szkołach więcej dzieci. Także tutaj szkolnictwo jest po staremu. Dziś utrzymanie oświaty w gminie to znaczne środki finansowe, z których część pokrywana jest z budżetu. No na ich utrzymanie idzie około 10 milionów.
Z tych 10 milionów bez mała połowę dokłada gmina Bolków z własnego budżetu. To trzeba o tym też pamiętać. Połowę dostajemy ze strony państwa, czyli z subwencji. Kwota, która jest zaplanowana na bieżący rok szkolny, jest zbyt mała, aby z niej realizować również zadania inwestycyjne. Dlatego gmina już dziś stara się o kolejne unijne środki. Dzisiaj mogę powiedzieć, musimy znaleźć środki na remont elewacji szkoły podstawowej w Kaczorowie. W ryworze walki o pieniądze warto przypomnieć, że łącznie do wszystkich gminnych szkół uczęszcza około 1000 uczniów. Jeśli chodzi o cyfry, no w gimnazjum mamy ponad 300 uczniów, w pozostałych szkołach mamy około 600 uczniów. Dlatego też no tutaj do 1000 uczniów jest w szkołach gminnych. Zbiornik Bukówka w gminie Lubawka już niebawem może być wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Znacznie wpłynęłoby to na atrakcyjność turystyczną ziemi kamiennogórskiej. Od dawna lokalna społeczność mówi o konieczności zajęcia się sprawą Bukówki. Jak dowiedzieliśmy się z rozmowy telefonicznej, trwają ostatnio uzgodnienia treści wniosku o zniesienie ochrony bezpośredniej na zbiorniku zaporowym Bukówka, co umożliwi turystykę wodną. Taki wniosek przygotowuje Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Za kilka dni zostanie on skierowany do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie zapadnie decyzja. Jest duża szansa na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Aktualnie jezioro ma status zbiornika retencyjnego i zaopatrującego wodę pitną, choć nie spełnia tej ostatniej funkcji. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ostatecznie odstąpił od planów budowy stacji uzdatniania wody dla Wałbrzycha. Mimo to w jeziorze Bukówka cały czas będzie musiała zostać zachowana pierwsza klasa czystości wody, gdyż kilkanaście kilometrów dół rzeki Bóbr w miejscowości Marciszów prowadzone jest ujęcie wody pitnej dla Wałbrzycha. Wiąże się to z różnymi ograniczeniami przyszłego zagospodarowania do celów rekreacyjnych. Miłośnicy wędkowania na łodziach z napędem motorowym będą musieli zostać przy brzegu. Woda nie może być zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi lub ściekami. Odstąpienie od ochrony bezpośredniej na zbiorniku Nalol pozostawi ograniczenia co do zabudowy brzegów. Zbiornik zaporowy Bukówka doskonale spełnia swoją funkcję przeciwpowodziową. Możliwia również utrzymanie odpowiedniego poziomu rzeki Bóbr w zakładzie uzdatniania wody w Marciszowie w okresie suszy. Obecnie poziom wody w zbiorniku jest niski. Spowodowane jest to brakiem intensywnych opadów deszczu w ostatnich kilku tygodniach. Większość wody gromadzona w zbiorniku pochodzi z roztopów.